Za pół godziny będzie północ. Ja cały czas się doświetlam latarką w mieszkaniu. Wystarczy taki jeden Acebeam w trybie 3000 lumenów i w całym mieszkaniu jest jasno, bo mieszkanie jest nieduże. Także wystarczy takie, no to jest chyba nawet 2000 lumenów. A ja biorę ze sobą Olighta 25000 lumenów. Jak to włączę i światło odbite od sufitu, to jest tak jasno, że aż razi, ale idziemy tylko na szybkie oględziny tej naszej rzeczki Pieszyckiej, tego naszego kanału, bo już od jakiegoś czasu znów jakoś tak bardziej rzęsiście pada deszcz. Także zobaczę, mam nadzieję, że bardzo nie zmoknę. Sobie włączymy na najsłabszy tryb, żeby można było tam dojść, żeby coś było widać. No pada, dosyć mocno pada. Jestem ciekawy, czy przy takim deszczu ten kanał znów przybiera, czy znów tej wody przybywa, bo jak tak będzie padało całą noc, to do rana może być nieciekawie. Także zobaczmy, jak to wygląda na daną chwilę, póki się nie położę spać, bo całą noc to ja na pewno tego nie będę monitorował, ale no nie ma tragedii na razie. Na razie niewiele przybrało, ale odrobinkę zaczyna przybierać ta woda. Znów leje się. Tutaj jeszcze studzienka, ulica jeszcze nie jest zalana. Z tej strony, czy tam ten mur, który się naderwał, znaczy tam się gdzieś no, wyrwało kawałek, gdzieś ta rwąca woda wyrwała kawałek tego muru. Na razie nic tam się złego nie dzieje, bardziej chyba z tego co widzę, ten mur bardziej nie ucierpiał, a być może, nie widzę, jutro będę się musiał przyjrzeć, ale no nawet jeśli coś tam trochę się pogorszył stan tego muru, to nie na tyle, żeby zablokować w jakiś sposób przepływ wody. A zobaczmy ulica. No ulica na razie nawet można powiedzieć, no sucha to by była przesada, no ale jeszcze ten poziom wody jest bezpieczny, nic złego się nie dzieje. Także nic, idę z tą latarką, bo ludzie już śpią, prądu nadal nie ma. Także no jak widzicie, no za pół godziny będzie północ, deszcz pada dosyć rzęsiście. O, zobaczcie sobie, tak pada deszczyk, właśnie wdepłem w kałuże, a ja jestem kurczę w klapkach. Ale nie jest to jakiś taki deszcz, no bardzo silny, no. Jest taki deszczyk, bo jest, chyba że on jeszcze przybierze na sile i do rana będzie gorzej. Ale o tym się przekonamy już jutro rano. Jeszcze jutro, bo ciągle nadal jest 15 września 2024. Zobaczymy, co będzie 16 rano. A na razie zmykam w kimonko.